Stało się najgorsze. Ktoś wylał na twoją suknię ślubną wino. Stałaś w szoku. O matko. Świadkowa przybiegła z chusteczką, przyklepała i zrobiło się zamieszanie. Sprawdziłam dla ciebie różne rozwiązania tego problemu. Spirytusz salicylowy, mąka ziemniaczana oraz zwykła sól. Tak podpowiadał internet. Na początek sprawdzamy spirytus, który daje jakiś efekt, ale niestety nie na tyle zadowalający, by całkowicie oczyścić suknię. Następnie rozsypałam mąkę. Miała sprawić, że wino wsiąknie się. W moim odczuciu nie wydarzyło się nic. Być może gdy plama jest już zaschnięta, ma to głębszy sens. Ostatnia była sól, nie mam pojęcia kto to wymyślił, ale w tym przypadku totalnie się nie sprawdziła. Zdecydowałam po prostu włożyć oblaną suknię pod kran. Ku mojemu zdziwieniu bieżąca woda jest najlepszym remedium. Suszarka i po kłopocie.